To była bogata w wydarzenia sobota w gminie Zebrzydowice. Na terenie tutejszego amfiteatru odbywał się kolejny już pchli targ, na którym nie zabrakło przeróżnych przedmiotów, zarówno zabytkowych, jak i współczesnych. Każdy mógł tutaj znaleźć coś dla siebie. Z kolei obok na placu zamkowym na wszystkich chętnych czekał jarmark świąteczny. Nie brakowało na nim całego mnóstwa rękodzieła, lokalnego wina i serów oraz wędlin. I już z daleka pachniało zbliżającymi się świętami. Jednak kiedy przekroczyliśmy progi sali widowiskowej, można było doznać zawrotu głowy. Tutaj przez całe dopołudnie odbywał się 19. regionalny konkurs potraw i wypieków na zapusty i Wielkanoc pod tytułem Dorty, kołoczek, repliki i insze placki. Celem naszego konkursu, jak co roku, jest kultywowanie kulinarnego dziedzictwa potraw i udokumentowanie ich również, jak i wypieków z własnego regionu przede wszystkim. Pod tym kierunkiem robimy przygotowane według dawnych przepisów naszych starych i starszych. O tym, co powinno znaleźć się na stole, opowiadały uczestniczki konkursu. W tym roku, jak zawsze, mazurki oczywiście wszelkiego rodzaju, mamy serniki, torty, murzyny, zawijoki z pieczarkami, baby wielkanocne, krepliki, rogaliki. Zawijoki z czym? Z pieczarkami. To jest takie coś, co może sobie pan wziąć, na przykład żurku nalać do filiżanki. A do tego jest taki jakby paszczecik, to jest taki po naszemu zawijak, tak to wygląda. O, widzi pan? Zawijak to ja wiem, co to jest, no. To na słodko zawsze było. A to nie jest to coś nowego, trzeba coś wymyślać, coś tworzyć, coś nowego i dobrego. Kołoczki, to jest tradycyjne, to kołoczki, no to baranki, szołderki, to jest wszystko takie. Szołderka to jest odpowiednia burzina naszego? To jest to z tą wędzonką. Takie bułeczki z wędzonką. To się u nas podaje, baranki. To jak tradycyjnie, jak wszędzie chyba. Mamy wędzony kosz, swojskie wyroby. Tutaj mamy wędzony syrek, też swojski. A na słodko to mamy bawki tradycyjne z nutką pomarańczy i adwokatowa. No, a jerkoniak, serniki mamy, rurki, dorta też. W tym roku tak, każdego roku tort, babeczki, murzynka, znaczy się pecynek, zależy jak to mówi, pączki ze ziemniaków, sernik z powidłami, takie coś, makowiec, znaczy albo zawijok, jak ktoś woli, taka sałatka ze szynki, z ciasta biszkoptowego z zielonym, jak to się nazywa, z zielonym? A ze szpinakiem i tam takie szynka, grzybki, boczek, taki torcik. No i takie jedno ciasto, co teraz koleżanka, to niby stary przepis, nazywają cycki. To się ile razy inaczej nazywają, ale teraz się nazywają cycki. I mazurek, no i taki zawijok z jabłkami. Co to jeszcze powiedzieć? Taki z tostu, taki zrobiony ze sałatką. Takie. Konkurs oceniało jury w składzie Urszula Zwardoń, Dariusz Cieśla oraz Mateusz Nowak, które po ocenie postanowiło przyznać następujące nagrody. Dla KGW Marklowice Górne za babkę pomarańczową, KGW Kończyce Małe za pasztety, Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie za kołacz z kapustą, KGW Kaczyce za chleb z czarnuszką, KGW Zebrzydowice za kreple z ziemniaków z pomidłami, KGW Rudno za tradycyjny stół wielkanocny, KGW Pruchna za mini mazurki i torty, MK PZKO Frysztat za kołaczyki z serem. Kolejny jubileuszowy, bo 20. konkurs odbędzie się już za rok. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Przemysław Losse.